Witam serdecznie, drogie wagi, na czytaniu tygodniowym. Słuchajcie, dzisiaj jak nie urok, to przemarsz wojsk. Przy co drugim znaku coś się dzieje. Jak nie telefon urzędowy, to muszę odejść. O, właśnie światło nam się zapaliło. Nie miałam światła przez chwilę, teraz musiałam polecieć do pieca, zobaczyć, jak tam spie. No po prostu cudawianki się dzisiaj dzieją, jeżeli chodzi o stawianie wam, to robienie wam horoskopów. Moi drodzy, ponieważ już to postawiłam, tak, to muszę doczytać jeszcze raz od początku, ale dobrze, że jeszcze nie odkryte, czyli pełnej wiedzy nie mamy. Wasza energetyka, kochani, wasza energetyka, jeżeli chodzi o tydzień, troszeczkę będzie malejąca, troszeczkę będzie kontemplacji, wejście w swój świat, troszeczkę będzie poczucia straty jakiejś, ale też będzie energetyka asa buław, tak, czyli pierwsze dwa dni jesteście happy, później środa to jest tak jakby takie zwątpienie, troszeczkę takie wycofanie się i reszta tygodnia to jest tak jakby kontemplacja, poświęcenie się, kurde, no, poświęcenie się, cuda się dzieje, nie mam światła, znowu mamy tutaj, wchodzicie w swój świat, tak, świat księżycowy, mamy tutaj księżyc, ale powiem tak, co niektórym to bardzo mocno odpowiada, bo to jest tak jakby zagłębienie się w tym, co bardzo lubię, czego potrzebuję, tak, czyli nie jest to najgorsze. Jeżeli chodzi o miłość, tutaj ważną rolę w emocjach będzie odgrywały mimo wszystko pieniążki, czyli są pomieszane uczucia, są pomieszane z pieniędzmi, tak? Jednocześnie tu jest obserwowanie, przyglądanie się komuś, czemuś, ale jednocześnie tak jakby, jeżeli dla singli, tak, to szukam, tak? Jest tutaj ktoś, kto zdobywa serducho wagi, tak? Natomiast tak jakby wago, to ty rządzisz, to ty wiedziesz prym lub ktoś zawładnął twoim serduchem, bo tu się pokazuje jednocześnie, że jesteś melancholijny, melancholijna, a tutaj mamy tego maga, czyli ktoś tak jakby wpłynął, wszedł ze swoim, ktoś wszedł swoją osobą w twoje serducho. Jeżeli chodzi o pracę, sprawiedliwość, świat i siódemka kielichów, takie karty, spełnienie marzeń, idziecie po spełnienie, idziecie po coś pięknego, wychodźcie do świata z tym, tak, lub tak jakby jeżeli chodzi o pracę, o Jezu, mam tutaj roller coaster ze światłem. Jeżeli idziecie po pracę, słuchajcie, po pracę, po coś nowego, to sięgajcie po to, bo tu się pokazują spełnione marzenia, czyli tak jakby wasza karta, równowaga, czyli tutaj zachowujecie bardzo ładny balans, bardzo pozytywne zakończenie już w połowie tygodnia jakiegoś projektu i wypuszczenie go w świat. I siódemka kielichów, z tego tytułu macie bardzo fajnie pospełniane marzenia. Jakieś marzenie się spełni w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o zdrowie, wydaje mi się, że tutaj jest wyzdrowienie, ale uważajcie w szczególności na stopy. Pokazują mi się tutaj palce, stopy i głowa, czyli na bóle głowy i stopy, bo to najbardziej mi się najmocniej. Chociaż tutaj są też łydki, tak, łydki, czyli jakieś zakrzepice, żylaki, tego typu rzeczy, ale głowa, wszędzie tutaj jest ściśnięta głowa, czyli uważamy na tą naszą główkę. Dobrze, singielki w miłości, single w miłości zakończają etap samotności, idziecie po swoje szczęście, idziecie po swoją radość, możecie kogoś spotkać zdecydowanie, tylko że będziecie zazdrośnikami, bo osoba będzie tajemnicza i nie do końca będzie chciała o sobie za wiele powiedzieć. Jeżeli jesteście w parach tak jakby, tutaj tak jak mówię, wiedzie prym pieniądze, tak, wy wiedziecie prym tutaj, bo tak chce los, coś się zmienia w waszym układzie życiowym, tak, bo tutaj jest tak jakby, coś się zmienia, ale co, nie wiem, bo karty nie chcą powiedzieć, natomiast mamy tutaj króla denarów, król denarów to jest zazwyczaj, jest to partner, partnerka, tak, i tutaj tak jakby jest poddanie się woli Bożej, tak, woli ludzkiej, woli Bożej, natomiast coś się będzie zmieniało, jakieś decyzje zostają u was, kochani, podjęte. Co wam pomoże w tym tygodniu? Po co wam pomoże? Kasa, kapłanka, ktoś wam tutaj pomoże. Tutaj jest, pomaga wam bardzo mocno. Intuicja, bym powiedziała, intuicja, wasza mądrość życiowa, dzięki której możecie mieć pieniążki, tak, bo tu się pokazuje, że jeżeli posłuchacie się intuicji, to pieniążka w tej dziewiątce denarów nie zabraknie. Dziewiątka denarów to jest osadzanie, pamiętajcie, tworzenie nowych korzeni, tak, czyli idziemy po coś i dzięki temu się osadzamy. Ja myślę, że ponieważ jest świat, jest tutaj, mamy na dole, w podstawie mamy sporo tych kart i mało tego, tutaj mamy tak jakby po przekątnej, mamy kartę z arkan dużych, no to tutaj będzie się działo coś, co będzie was cementowało na długie, długie lata. Co wam może przeszkodzić w tym tygodniu? W tym tygodniu wam przeszkadzają emocje. Emocje oraz sprawy urzędowe. Na to uważajcie, bo tutaj jest zakochanie, tutaj jest pójście po emocje, tutaj coś chodzi po plecach, coś chodzi po garbie. Na to zwróćcie uwagę,
na nowe tak jakby emocje, tak, bo emocje i równocześnie na sprawy urzędowe. Urzędowe, bo tutaj nie wiem, czy sąd, czy komornik, czy sędzia, czy prokurator, czy no ktoś, jakaś osoba urzędowa się Wam bardzo, czy urząd skarbowy, ktoś się Wam bardzo mocno przygląda, ale myślę, że nie będzie miało to takiego odbicia bardzo mocnego na Was w tym tygodniu. No i Wasze marzenie, czy się spełni, czy się nie spełni? Ja już wiem. Proszę zadać sobie pytanie. Odpowiedź jest tak, jak najbardziej tak. Szóstka kielichów, królowa denarów i umiarkowanie. Jak najbardziej tak, drogie wagi. Tyleż, kochani. Pozdrawiam serdecznie i cóż, do kolejnego czytania. Hej, pa.